Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie, odcinek 212. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a tak poważnie, jak teraz siedzę w naszym nowo wybudowanym domu i zastanawiam się, jakie meble, jaki zlew, jaki kran, to ten etap w naszym życiu, kiedy oboje razem albo osobno podróżowaliśmy po świecie, wydaje się bardzo odległy. Jednakże podróże są bardzo, ale to bardzo bliskie mojemu sercu i chociażby 3 dni w Gdyni, 5 dni w Toskanii, zawsze znajdzie się chwila na takie mniejsze lub większe wypady. Barbara Niezgoda Karaś, którą przedstawiam Ci w tym odcinku, jest ekspertką od podróżowania. Nie tylko dlatego, że żyła w podróży przez blisko 4 lata, ale dlatego, że często podróżuje i wie, jak skorzystać z ajurwedy. Uwielbiam to, co Basia mówi w tym odcinku. Odpuść. Odpuść, jesteś w podróży. A zatem kochana, kochany, zrelaksuj się, odpuść i posłuchaj, co mówi Barbara Karaś-Niezgoda o podróżowaniu w duchu ajurwedy, w zgodzie z ajurwedą i korzystając z jej mądrości. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, w którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Basiu, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu. Odpuść, jesteś w podróży. Co za tym stoi? Powiedz proszę, kim jesteś i co to za temat z tymi podróżami i ajurwedą? Dzień dobry, Mario, dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się podzielić swoim kilkuletnim doświadczeniem stosowania ajurwedy w podróży. I jeśli o mnie chodzi, to kim jestem obecnie? Pomagam miłośniczkom podróżowania, osobom, które często podróżują, czy służbowo, czy też prywatnie, zadbać o swoje ciało, umysł, emocje w podróży, w nieprzewidywalnych, zmiennych warunkach podróży, tak aby czerpać z tej podróży energię na kolejne dni i miesiące. Pięknie to brzmi i naprawdę jest potrzebne i w tych małych, i w dużych podróżach. Ja osobiście bardzo lubię temat podróży, bo od tego tematu zaczęła się moja przygoda z ajurwedą, a mianowicie po 8 latach studiowania mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony Michał, powiedział: jedziesz ze mną, nie ma wyjścia, jedziesz ze mną na kilkomiesięczną podróż, żeby odetchnąć, odpocząć, odpuścić wszystkie zobowiązania, troski, zobaczyć świat z nowej perspektywy. I faktycznie pojechaliśmy na taką długą podróż, taką w Twoim klimacie, czyli trwającą dobrych 10 miesięcy, która całkiem zmieniła moje podejście do tego, kim chcę być i czemu chcę poświęcić życie. I przekonałam się na drugim końcu świata w Nowej Zelandii, czytając książkę doktora Vasantalada, że nie psychologia, chociaż byłam świeżo upieczoną magister psychologii z UJ-u, i nie filologia, tylko właśnie ajurweda. Pięknie. Ja mogę powiedzieć, że u mnie było podobnie, bo wyruszyłam w podróż w 2019 roku. Zrezygnowałam wtedy z pracy na etacie z tą świadomością, że to jest koniec takiego etapu mojego życia, właśnie pracy na etacie. I wyruszyłam z takim zamiarem odkrycia swojej ścieżki, nowej ścieżki zawodowej.
I na początku to była podróż, była ta ekscytacja, było odkrywanie, zwiedzanie, robienie właśnie tej listy wszystkich miejsc, które są do odwiedzenia, co można zobaczyć i co można zrobić. Ale w tle gdzieś cały czas było to, że właśnie ta podróż mnie doprowadzi do kolejnego etapu mojego życia. I tak też się stało, bo właśnie w czasie podróży pojawiła się Ajurweda, pojawiła się ta konieczność zadbania o swoje ciało, o swój umysł, o emocje, bo mimo wszystko, mimo tego, że właśnie to wszystko daje dużo tego entuzjazmu, ekscytacji, to konsekwencje po jakimś czasie są odczuwalne. Więc pojawiła się na tej ścieżce Ajurweda i postanowiłam właśnie ją sobie zastosować w tych zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach podróży, co na początku wydawało się trudne, niemożliwe, no bo jak tutaj zrobić coś, gdzie jestem ciągle w ruchu, gdzie się przemieszczam i jakie można elementy wprowadzić właśnie do codziennego życia w podróży, takie stałe elementy, kiedy cały czas następuje zmiana. Więc wydawało się to takie nierealne, ale postanowiłam spróbować. Mm-hmm. I dzięki temu teraz właśnie z perspektywy czasu, jak na to patrzę, była to doskonała decyzja, bo pomogło mi to właśnie w poznaniu siebie, w łatwiejszym przystosowaniu się do różnych miejsc w podróży, do odpuszczenia, tak jak właśnie tutaj już zaczęłyśmy i wrócimy zaraz sobie do tego, o tym, bo to odpuszczanie to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. I pozwoliło mi też właśnie nie rezygnować z tych wszystkich przyjemności, które można właśnie mieć w podróży ze względu na stan zdrowia czy stan samopoczucia. Więc odnalezienie takiej równowagi w czerpaniu przyjemności, w dbaniu o siebie i byciu w podróży, korzystaniu z tego, to właśnie to są efekty zastosowania Ajurwedy w podróży. Przewijają mi się obrazy z tej naszej długiej podróży z Michałem, więc pewnie będę niejednokrotnie w trakcie naszej rozmowy do tego wracać. Zaczynając od odpuszczania. Dla mnie wyjazd w taką długą podróż, ale z krótkimi jest dokładnie taka sama zasada, to było odpuszczenie planu wizji życia. Czyli po skończeniu studiów powinnam iść jak każda przyzwoita absolwentka na staż, praktykę, do pracy, starać się o zdolność kredytową, a ja odpuściłam to oczekiwanie swoje wobec siebie, świata wobec mnie, że skoro 8 lat studiowałam, to teraz szybko powinnam iść do pracy i zrobiłam taką przerwę, takie rozluźnienie się od tych wszystkich macek systemu, mówiąc dosadnie, które chciały mnie zatrzymać i włożyć w jakąś rolę, żeby przekonać się, czego ja tak naprawdę chcę. To zadziałało cudownie w tej długiej podróży, ale dokładnie to samo robiłam całkiem niedawno, jeszcze jestem opalona po 2 tygodniach w Grecji, gdzie odpuściłam plany na kolejny rok numerologiczny, bo my takimi latami ustawiamy w Agni działania, odpoczęłam, nabrałam świeżego spojrzenia i dopiero wypoczęta stworzyłam plany na kolejne miesiące. Tak, pięknie. Ja właśnie jak wrócę sobie też myślami do tego mojego odpuszczania, to było takie właśnie ciekawe, bo odpuściłam przede wszystkim taką moją potrzebę, którą zawsze gdzieś miałam też od dzieciństwa, że ja muszę zarabiać, muszę być niezależna. I dla mnie to, ta świadomość takiej też rezygnacji z pracy w tym momencie, powiem tyle, że mogłam sobie na to pozwolić, ale to też było dla mnie takim procesem, w którym sama ze sobą zaakceptowałam to, że ja rezygnuję z tej pracy na jakiś czas po to, aby odkryć to, co naprawdę chcę robić, czym się chcę zająć w życiu. Więc to nie było tak, że ja właśnie, rzucam pracę, już nigdy więcej nie będę pracować, tylko poczułam wyraźnie, że ten etap w życiu się skończył. I to było właśnie takie odpuszczenie, wyruszenie w podróż. Ale tym też właśnie kolejny aspekt odpuszczenia to jest taki, że żyłam też w takim ciągłym, takim bardzo intensywnie, takim biegu. Właśnie czas był cały czas wypełniony i to też czas w podróży, bo jeżeli był urlop, no to ten urlop było trzeba wykorzystać maksymalnie. Więc te pierwsze miesiące w tej podróży, kiedy wiedziałam, że mam czas, że nie muszę się śpieszyć i mogę sobie właśnie delektować się tą podróżą, to ja mimo wszystko i tak miałam takie uczucie, że ja muszę coś robić. Że po prostu takie siedzenie i wpatrywanie się na przykład w jezioro albo w góry, że to jest taka strata czasu i że ja w tym czasie nic nie robię takiego efektywnego.
co by mi mogło dać jakieś wyniki, co by można było gdzieś pokazać. Miałam też wtedy taką sytuację, że już przygotowywałam się do prowadzenia bloga i tak bardzo chciałam pisać, no ale po prostu były problemy techniczne z tym. Więc tu były takie też jakby właśnie wskazówki, że najpierw się tutaj zrelaksuj, odpocznij, nacisz się tym miejscem, a to pisanie przyjdzie. I właśnie to, znaczy to takie trochę odwlekanie, w sensie takim, że takie, że te problemy techniczne spowodowały to, że ja nie mogłam od razu właśnie rzucić się w wir pisania, w wir robienia czegoś, tylko właśnie miałam najpierw odpuścić, odpocząć, wyjechać sobie właśnie na jakąś wycieczkę i spędzić ten czas, nacieszyć się też tą podróżą i tym, że ja tutaj nie mam żadnego terminu, w którym muszę coś zrealizować, że właśnie mogę ten czas też wykorzystać inaczej. Więc to pierwsze te miesiące mi pokazywały, żeby właśnie faktycznie skupić się na sobie na początku. I dopiero później pojawiła się właśnie, jak już tak odpuściłam. Jeszcze powiem taką może właśnie historię, bo jest taka fajna wyspa w ogóle w Malezji. Nazywa się Pulau Kapas. O tej wyspie też się dowiedziałam od miejscowych. I to jest wyspa, na której nie ma asfaltu. Po prostu nie ma żadnych pojazdów, więc jest tylko piasek. Jest kilkanaście miejsc noclegowych i kilka knajp. I wtedy właśnie jeszcze jak ja byłam w takim tym pędzie korzystania maksymalnie z podróży i ciągle robienia czegoś, przypłynęłam na tą wyspę. Obeszłam ją w pół godziny i pierwsza myśl była taka, co ja tu będę robić? I to było takie przerażenie, że jak, co ja będę robić na wyspie, na której nie było internetu i nie było żadnych takich specjalnych atrakcji, żeby właśnie coś robić i cały czas ten właśnie być takim aktywnym. Więc to było też dla mnie takim kolejną wskazówką, żeby właśnie tych 5 dni zająć się sobą. Mhm. Mnie z kolei przypomina się ten aspekt, o którym mówiłaś, odpuszczania, ale też tworzenia nowego rytmu i wyznaczania sobie nowych celów. Kiedy pojechaliśmy z Michałem w podróż dookoła świata, że tak powiem, zaczęliśmy od Australii i pierwszy odruch to był taki, można spać ile się chce, można jeść co się chce, można się bawić jak tylko nam się żywnie podoba, a jechaliśmy zaproszeni na ślub, więc okazji do zabawy było dużo, ale potem przyszła do mnie taka chęć kreatywnego, twórczego wykorzystania czasu, tworzenia czegoś, co ma związek z Ajurwedą. I przyszły do mnie też konsekwencje takiego hulaszczego trybu życia. Zaczęliśmy z Michałem puszczać bąki, które mogą skończyć niejedno małżeństwo, opuchnięty brzuch, nabraliśmy oboje wagi, bo jedliśmy tak jak Australijczycy w tym konkretnym domu, czyli o 20. I z tego odpuszczam te rytuały, tą praktykę, hulaj dusza, piekła nie ma. Znalazłam się w takiej sytuacji, w której chciałam za wszelką cenę wrócić do rytuałów ajurwedyjskich, do praktyki, bo czułam się po prostu źle. I wtedy z tymi bąkami kończącymi małżeństwo, z tymi nadmiarowymi kilogramami zaczęły się warsztaty kulinarne, bo pierwsze warsztaty kulinarne prowadziłam właśnie w Australii, dokładnie na Tasmanii. Pamiętam, że pierwszy to był taki, zrobię coś, rozerwę się trochę. I zarobiłam na nim dokładnie $10 australijskich. Miałam takie poczucie, że chyba sobie w ramkę oprawię i powieszę na ścianie. A te 3 osoby, które przyszły na warsztat, powiedziały mi, Maria, tak świetnie ci to idzie, zrób kolejny. No i do kolejnego podeszłam już ambitnie, na kolejnym było około 7-8 osób. Zarobiłam na nim pewnie z $600, za który kupiliśmy stół, taki do przenośnego gotowania i na tym właśnie palniku w różnych miejscach Azji gotowaliśmy ajurwedyjskie jedzenie przez kolejne ileś tam miesięcy podróży. Bardzo fajnie zobaczyłam, że jest moment na wyjście z reżimu rutyny, ale jest też moment, w którym wracamy do tej rutyny, bo to w niej leży zdrowie. To jest dokładnie to, czym ty się zajmujesz, prawda? Tak. Tak i dokładnie też miałam podobną historię, bo zawsze gdzieś właśnie taki zdrowy styl życia towarzyszył mi, również przed podróżą, ale ten wyjazd właśnie w podróż był taką okazją do takiego rozluźnienia w rytmie i takiego pofolgowania sobie i często właśnie gdzieś miałam w głowie hasło odpuść, jesteś w podróży.
No i właśnie to odpuść, jesteś w podróży, wiązało się z takim właśnie nieregularnym rytmem dnia. No bo też nieregularnym jedzeniem. Też jak jeździliśmy na motocyklu w Wietnamie, więc nie zawsze wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu się zatrzymamy. Takie było nasze wyobrażenie wtedy, że właśnie nie możemy zjeść na przykład obiadu w porze obiadowej, bo nie wiadomo, gdzie będziemy na trasie i co będzie po drodze. Więc gdzieś cały ten rytm dnia się rozjechał. Potem też pojawiły się późne kolacje, no bo nasza właśnie ta gospodyni też gotowała, oferowała kolacje i chciałam z nich skorzystać, chciałam skorzystać z tego, co właśnie ona ugotuje, ale one były zbyt późno, bo one się przeciągały, ona gotowała właśnie z takiego zamiłowania, ale to czasami było o 20, czasami o 21. I jeżeli to się zdarzy raz, no to jeszcze to jest okej, okay. Ale jeżeli to już było kilka razy i tak przez kilka tygodni, no to też już gdzieś właśnie zaczęły się pojawiać te symptomy w ciele i też właśnie cały czas to nieregularne jedzenie. Tu gdzieś właśnie się zatrzymamy o tej godzinie, tu gdzieś się zatrzymamy o innej godzinie, tutaj zjemy kolację później, tutaj jakieś przekąski dobre jeszcze takie po drodze, bo zawsze coś gdzieś można było dostać, typu na przykład smażone banany, jak się właśnie w Wietnamie jeździ na motocyklu, więc to jest popularna przekąska akurat w całym Wietnamie. No i te efekty zaczęły się pojawiać. U mnie też ja to bardzo właśnie mocno widziałam w sylwetce i w opuchniętej pod buzi. I także jak widziałam już tą okrągłą twarz i patrzyłam w lustro, ja mówię, no to już zaczęła się zapalać lampka ostrzegawcza, że okej, okay, jestem w podróży, mogę korzystać z tego, co jest, ale to nie znaczy, że nie mam dbać o siebie, że mogę właśnie wykorzystać te możliwości, które mi daje dane miejsce i te warunki, w których jestem, żeby też pomyśleć o sobie i wrócić do takiej regularności, bo to właśnie jest ważne, że jak działa umysł, jak wygląda ciało. Potem jeżeli ten umysł jest niezadowolony, no to jak można czerpać korzyści z podróży, cieszyć się pięknymi widokami, jak cały czas coś zaczyna być nie tak, czy to z ciałem, czy to z umysłem, czy pojawiają się jakieś dolegliwości i wtedy ta koncentracja uwagi zmienia się właśnie na inne tematy, na związane ze zdrowiem, a nie z tym, gdzie jestem i co mogę z tego mieć. Zrobię taki most do krótszych podróży, bo obie jesteśmy szczęściarami, że tak powiem. Miałyśmy okazję podróżować długo, ale są też bardziej powszechne, częste, pewnie wiele naszych słuchaczek ma takie doświadczenia, takie krótkie podróże, podróże wakacyjne, podróże urlopowe. I tu się pojawia pytanie, jak jechać na urlop na 2 tygodnie do jakiegoś cudnego kraju, Włochy, Grecja, i być tam w dobrej formie, czyli pogodzić tą chęć odetchnięcia od codziennej rutyny, nawyków, które masz, żeby dbać o swoje zdrowie, ale też jak zachować zdrowy rozsądek, żeby się nie okazało, że wróciłaś i właśnie buzia napuchnięta, 3, 4, 5, jak masz dużo kawy, to i 7 kilo więcej i nagle myśli wypoczęły, ale wirują wokół dolegliwości. Zauważyłam, że warto podążać za tymi swoimi zasadami, niezależnie od tego, gdzie się jest. Ja i Michał kochamy Grecję, ale nie jadamy tak jak Grecy. U nich największy posiłek jest po zachodzie słońca, 20-21. Tawerny greckie kipią od ludzi wieczorem. My siedzimy wtedy, kiedy w tawernach wieje pustka. Lunch, czyli pomiędzy 13 a 15, to jest nasze święto z sałatkami, z przystawkami, z deserami, nawet i z kawą grecką na koniec. I to sprawia, że jestem w Grecji, cieszę się tą Grecją, wypoczywam, a wyjeżdżając ważę tylko ciut więcej albo jestem w takiej samej formie, lekka, rozciągnięta i faktycznie wypoczęta, a nie tak jak to się często zdarza, zmęczona urlopem. Bo domyślam się, że część twoich klientek to są kobiety, które się męczą na wakacjach, urlopami, podróżami służbowymi albo tymi wszystkimi wyjazdami na dispensę na 4 dni, albo jakimś nawet vipassana jako wyjazd medytacyjny, też jeśli chodzi o zdrowie ciała, szczególnie o jelita, bywa obciążająca, niewiele się o tym głośno mówi, ale świetnie vipassana nasila tendencję do zaparć, no bo jesz i siedzisz. Także ciekawa jestem, jakie masz spostrzeżenia tutaj właśnie w tym aspekcie, jak jechać i się tą podróżą taką krótszą nie zmęczyć. Mhm.
Właśnie też jestem po takiej tygodniowej podróży do Włoch, więc też mam świeże okazje właśnie też, miałam taką okazję zaobserwować, jak to można wszystko pogodzić. I tutaj rytm dnia. Rytm dnia jest właśnie też taki kluczowy, gdzie można go zastosować bez względu na miejsce, bez względu na to, gdzie się jest. Dlatego kluczowe są poranki, wieczory, pory posiłków. I nawet jeżeli jest to takie, właśnie teraz byłam w takiej dynamicznej grupie, gdzie też było to tak, że właśnie w danym momencie przewodnik powiedział, że ruszamy, są warunki, więc wyjeżdżamy, więc były takie właśnie nieprzewidywalne momenty, które się mogły wydarzyć, ale zawsze można znaleźć taki czas dla siebie, gdzie można właśnie przed rano napić się ciepłej wody i pobyć chwilę w ciszy samemu. Mieć na przykład, jeżeli przyjeżdżamy w jakieś miejsce, nie mamy rozeznanego tego miejsca, mieć ze sobą na przykład paczuszkę z jakimś śniadaniem gotowym, czy to są jakieś płatki z przyprawami, z dodatkiem jakiegoś owocu. Więc zawsze można ze sobą coś takiego wziąć na pierwszy, drugi dzień, zanim zrobimy rozeznanie terenu, żeby właśnie zjeść sobie to ciepłe śniadanie przed kolejnymi aktywnościami. I też dokładnie, najlepsza jest możliwość właśnie, jeżeli jest taka możliwość, zjeść ciepły posiłek w ciągu pomiędzy 12, 15, w zależności od tego, jakie są możliwości. I to też, to ma duże znaczenie, żeby zadbać o ten posiłek w ciągu dnia, a nie czekać właśnie do tego wieczora na tą ucztę kulinarną, bo wieczór można spędzić zupełnie inaczej. Można zjeść coś lekkiego, można iść na spacer, można spędzić właśnie czy to czas na plaży, czy gdzieś w lesie, czy gdzieś w parku, na świeżym powietrzu i czerpać tą energię z natury. Co też właśnie potem bardzo dobrze wpływa na sen. I tutaj już nie trzeba zwalać potem winy na to, że łóżko jest twarde, materac jest niewygodny, poduszka jest nie taka i jakiś hałas dobiega z zewnątrz, dlatego nie mogę zasnąć. Tylko możemy właśnie zadbać o siebie w ten sposób, żeby około 20 minut przed snem albo nawet właśnie już ten wieczór sobie spędzić w podróży tak, żeby odpocząć, żeby zrelaksować się, napełnić tą właśnie energią natury, która rewelacyjnie wpływa na zdrowie. Mhm. Jeśli chodzi o jedzenie w podróży, to ja przechodziłam dwa takie okresy w swoim życiu. Okres, w którym jeździłam ze skrzyneczką, z pudełkiem, z płatkami, z przyprawami, z herbatami. Zawsze ten mój bagaż był ciężki i nie ruszałam się bez takiej podręcznej spiżarni. Później bycie mamą jeszcze nasiliło ten syndrom. Przez ostatnie lata podróżuję zupełnie inaczej, znacznie lżej i bardziej się skupiam na doskonaleniu umiejętności wybierania spośród tego, co jest na miejscu. Czyli co z tego szwedzkiego stołu sobie nałożyć, co na tym lotnisku zamówić, żeby nie podniosło mojej waty w kosmos, co w tej greckiej tawernie wybrać na obiad, co w tym supermarkecie nadaje się jako dobre śniadanie dla mnie i dla mojej rodziny. Można na dwa sposoby to rozgrywać. Iść w taką wersję bardziej zaawansowaną, gdzie masz spiżarnię, gdzie może nawet czasem sama gotujesz, albo uczysz się rozróżniania, co ci służy, a co ci szkodzi w tym miejscu, w którym jesteś w tym okresie swojego życia, no i w tym konkretnym kraju. Tak, ja myślę, że oba sposoby się przydają, bo mamy różne podróże. Jeżeli na przykład jedziemy samochodem, do którego możemy wrzucić więcej rzeczy, no to wtedy można sobie spakować fajnie kartonik z jakimiś takimi właśnie swoimi produktami, które się stosuje, z przyprawami i mamy możliwość gotowania, więc jest taka możliwość właśnie ugotowania sobie na miejscu, połączenia tego na przykład z jedzeniem na mieście. Jak już jest podróż taka, że na przykład lecimy samolotem, gdzie nie zabierzemy tyle tych rzeczy, no to przydaje się, akurat w moim przypadku, przydaje się mała paczuszka z przyprawami, żeby mieć jakąś herbatkę, mieć jakieś przyprawy, coś na trawienie, coś, co mogę sobie ewentualnie dorzucić do jakiegoś posiłku. No i właśnie ta znajomość siebie, znajomość swojego układu trawiennego, swoich takich mocnych, słabych stron i tu pomaga w tym, w dokonywaniu wyborów w podróży, bo możliwości jest dużo i teraz, żeby można było właśnie z tego skorzystać i żeby będziesz nie rezygnować z wszystkiego, to kiedy wiemy dokładnie, jak ten układ trawienny działa, co nam służy, co nie służy, co właśnie łatwiej się trawi, co trudniej i
co też mieszać ze sobą, czego nie mieszać, co właśnie łączyć, czego nie łączyć, no to wszystkie te informacje ułatwiają życie w podróży, ułatwiają dokonywanie wyborów. I potem, jeżeli idziemy czy do restauracji, czy do sklepu, to wybieramy właśnie to, co jest dobre dla nas. Mhm. A propos tych paczuszek, tego o czym mówiłaś, czyli tu ziółek czy herbatek, to czasem klienci pytają mnie, co biorę ze sobą w podróż. Więc ja biorę ze sobą zawsze czyścik do języka, bo to mnie mobilizuje, żeby patrzeć, w jakiej kondycji jest mój język, a to w podróży jest niesłychanie istotne, zwłaszcza jeśli się trochę imprezuje, ucztuje, czy robi się coś takiego niestandardowego. Biorę ze sobą matę do jogi. Czasem mnie to mierzi, że ona się nie mieści do walizki, bo te cienkie kompletnie mi się nie sprawdziły, więc biorę taką standardową matę i ona zawsze z czegoś wystaje, ale biorę ją. Czasem jej używam, czasem nie, ale lubię ją mieć, bo różnie może być. Czasem mi się może zachcieć ćwiczyć jogę i dobrze ją mieć. Biorę ze sobą herbaty i wkładam je do takiej małej, dyskretnej kieszonki w torebce, bo jak jestem w restauracji, to często nie mam ochoty pić tej, nawet Earl Greya, takiego jak serwuje restauracja, tylko swojego dobrego, bo jak już stosować używkę, to w dobrej jakości, ale też herbaty balansujące watę, rumianek czy miętę w ciepłym sezonie. I to, co ze sobą biorę w podróż, tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tam jest takiego, co zawsze ze mną jeździ, nawet jak mam taki mały bagaż. Chyba to by było na tyle. A, wiem. Biorę ze sobą też trifale i biorę ze sobą też jakieś ziółka na układ nerwowy, bo podróż podnosi watę i oba te zioła mi się bardzo przydają i często mogę je zastosować, bo jestem w trakcie kuracji albo po prostu doraźnie, kiedy coś się takiego dzieje, co budzi niepokój, co nasila lęk albo co stanowi wyzwanie dla układu trawiennego. A ciekawa jestem, Basia, jak jest u ciebie? Co jest w twojej podręcznej walizeczce, jak gdzieś jedziesz? Tak, właśnie mówiłaś o macie do jogi, więc ja dokładnie mam taką milimetrową czy 3 milimetrową matę do jogi, z którą jeździłam właśnie przez całą podróż, przez te 44 miesiące miałam ją cały czas ze sobą i była idealna, bo mieściła się wszędzie do tego jednego plecaka, w którym były ubrania i w którym były już później skompletowane przyprawy, był nawet jakiś garnek, więc ta mata też tam była. I do tego właśnie sobie też zawsze wezmę czyścik do języka, tak samo, to też już jest mój element właśnie każdego dnia, to czyszczenie języka. Do tego mała buteleczka oleju sezamowego, przydaje się do tego, żeby sobie właśnie wymasować stopy, czy nawet zrobić sobie masaż całego ciała w trakcie podróży, też przyjemnie działa. Jeżeli jestem gdzieś, gdzie jest ciepło, to korzystam z oleju kokosowego wtedy, który też mogę kupić na miejscu. I zawsze gdzieś mam właśnie też taką mieszankę kolendry, kopru włoskiego i kminu, co sobie mogę zaparzyć. To jest takie użycie dwa w jednym, bo albo sobie mogę zaparzyć jako napar i fajnie działa na trawienie, albo mogę sobie też dodać do gotowania, jeżeli mam okazję coś ugotować, więc wtedy te przyprawy dodaję do potrawy. Biorę ze sobą też jakąś laskę cynamonu i też sobie napar robię. Mam właśnie kardamon też zawsze ze sobą, czyli też jeżeli właśnie lubię sobie też, ja lubię taki rytuał z kawą na przykład. Nie będę tutaj ukrywać, że nie będę mówić, że nie piję kawy, bo piję i szczególnie lubię właśnie w takich miejscach, takich, gdzie mogę sobie gdzieś popatrzeć, właśnie miło spędzić czas, zrelaksować się, biorę sobie swój dziennik, właśnie mój notatnik zawsze biorę ze sobą, tak żebym mogła też spisywać swoje myśli. To jest taki czas dla mnie. Więc to też do tej kawy na przykład dosypuję sobie trochę tego kardamonu wtedy, żeby złagodzić trochę działanie. Więc zawsze gdzieś taką tą paczuszkę też mam ze sobą. I też jakąś herbatkę taką, czy to jest mięta, czy melisa, albo jak są chłodniejsze dni, no to imbir świeży, bądź też herbatka imbirowa, która rozgrzewa i też pobudza apetyt. Także chociaż ja nie mam problemu z apetytem, więc bardziej w kwestiach rozgrzewających. Przypomniało mi się teraz, że odkąd poznałam, to wożę ze sobą też sama Han się nazywa ta mieszanka, która można ją kupić na stronie Mama Ayurveda i ona działa jako herbatka rozgrzewająca, jak zaczyna się przeziębienie, ale też wspomaga trawienie, jeśli coś cięższego było w tej zupie czy w tym drugim daniu
To też jest taka rzecz, którą zawsze mam w kosmetyczce albo w apteczce pierwszej pomocy, jak jadę gdzieś na dłużej. Na zakończenie mam do ciebie takie pytanie, Basia. Dla kogo jest Ajurweda w podróży? Jak ja myślę o podróżowaniu, to myślę o tych małych podróżach typu jadę w czwartek do Gdyni, wracam z niej w niedzielę. I jak tutaj o siebie zadbać? Myślę o podróżach służbowych, kiedy klienci jadą, bo tego wymaga od nich praca. Ale myślę też o tym, co w ogóle w pociągu można dla siebie zrobić, a jak się różni to od podróżowania samolotem. Myślę też o dzieciach, bo często podróże wytrącają z równowagi nasze dzieci, a to z kolei stanowi dodatkową trudność dla rodziców. I te grupy, które są w podróży takiej właśnie mniejszej, weekendowej albo wakacyjnej, są bardzo różne i rzeczywiście możliwość zastosowania ajurwedyjskiej wiedzy dla tych małych, dużych i życiowych podróży jest ogromna. Jak to wygląda z twojego doświadczenia, albo jeszcze prościej, z kim pracujesz, kto do ciebie może się wybrać po mądrość ajurwedy w podróży? Dokładnie, ta grupa jest właśnie, tak jak powiedziałaś, dość szeroka. I to są osoby, które przede wszystkim właśnie lubią podróżować, chcą podróżować, często podróżują, ale już zaczynają doświadczać też konsekwencji tego podróżowania, że czują, odczuwają dolegliwości w ciele, co im to utrudnia im to podróżowanie, albo nie pozwala tak czerpać tyle radości z podróży i potem po podróży pojawia się wyczerpanie. Więc osoby, które chcą zadbać o siebie w trakcie podróży, po podróży, ale całość zaczyna się już przed podróżą, bo już można właśnie też przygotować się przed podróżą właśnie do tego, więc to jest taki cały proces właśnie przed podróżą, bo tutaj mam na myśli na przykład takie osoby, które w wirze pracy gdzieś kończą właśnie, jeszcze dociągają ostatnie sprawy do końca, jeszcze gdzieś wyskoczą na zakupy, jeszcze coś zrobią i za chwilę wsiadają do samochodu albo do taksówki na lotnisko i wyjeżdżają. I to jest tak, w takiej zasadzie, że jestem okej, odpocznę. Ale to już się zaczyna ta podróż z momentem takiego zmęczenia, już z wyczerpania. Znaczy ruszamy w podróż już zmęczone, nie? Więc jakby ten czas też jest istotny. No i to kolejną grupą to są właśnie osoby, które podróżują służbowo. Bo podróże służbowe mogą to być podróże jednodniowe, mogą to być kilkudniowe, mogą być nawet dłuższe. Ale tutaj jest właśnie intensywny czas pracy połączony ze zmianą miejsca, zmianą warunków, zmianą jedzenia i z dojazdem, który też może trwać dłużej, może krócej, ale mimo wszystko na to miejsce trzeba dojechać. Więc tutaj też jest duże spektrum możliwości, jak można zadbać o siebie, żeby też nie skończyło się takim zniechęceniem do pracy ogólnie, bo tych wyjazdów służbowych jest tyle, że praca przestaje być satysfakcjonująca. Wiem, że przygotowujesz coś nowego. Zobaczymy, na jakim etapie to będzie w momencie, w którym ten podcast zostanie opublikowany. Powiedz proszę w dwóch zdaniach, z czego można u ciebie skorzystać, co jest takim najnowszą twoją ofertą dla osób podróżujących właśnie i służbowo, i urlopowo, takich, które chcą zaczerpnąć z ajurwedy w podróży. Przede wszystkim z osobistego wsparcia. Także tutaj towarzyszę swoim klientkom, które chcą zadbać o siebie w podróży, w tej takiej zmianie podejścia do podróży, w zmianie stylu podróżowania. Jestem w stanie wesprzeć właśnie w ułożeniu diety czy w dobraniu odpowiedniej diety indywidualnie dla danej osoby. Też właśnie są sposoby takie, które właśnie, czy takie przygotowanie takich paczuszek na podróż, czy przygotowanie takiej ajurwedyjskiej kosmetyczki, którą można ze sobą wziąć wszędzie i mieć przygotowaną właśnie wcześniej. Nie trzeba tego robić na ostatni moment, ale zawsze może sobie leżeć gdzieś i w momencie, kiedy pojawia się nagle opcja podróży, wziąć ze sobą. I też w pokazywaniu tego innego obrazu podróżowania, że co można właśnie, jak można spojrzeć na podróż pod kątem takim właśnie tutaj umysłu, czyli takich przekonań, może lęków, czyli taka identyfikacja właśnie tych wszystkich naszych takich przekonań, to co gdzieś ze sobą nosimy, co może zmienić perspektywę spoglądania na podróż. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości i przede wszystkim też biorę pod uwagę indywidualne potrzeby danej osoby. Mhm.
No pięknie, bardzo się cieszę z tego, że się mogłyśmy spotkać, porozmawiać. Ajurweda w podróży, Barbara Niezgoda Karaś, bardzo serdecznie polecam. Polecam Ciebie też z taką satysfakcją, bo jesteś absolwentką Szkoły Ajurwedy pierwszej i drugiej części. Poznałyśmy się, jak mknęłaś na motorze przez Wietnam i życzę Ci wszystkiego dobrego w rozwijaniu tej bardzo potrzebnej gałęzi Ajurwedy i wspierania ludzi, którzy tak jak ja i tak jak Ty kochają podróżować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Było mi bardzo miło i cieszę się, że mogę wyjść do świata właśnie z takim tematem jak Ajurweda w podróży, która jest bardzo potrzebna i bardzo może pomóc w zmianie jakości podróżowania wielu osób. Mhm. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl 212, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu oraz plany na to, co w najbliższym czasie, a tak jak mówiłam już nieraz, ostatni kwartał, dzieje się dzieje i jest z czego skorzystać. Świętujmy razem 10 lat istnienia firmy, korzystaj i dziękuję, że jesteś.